Siemano, mili. Pięknie, cieplutko. W zasadzie można byłoby zdjąć czapeczkę, ale niech ona chroni przed promieniami. Chciałbym wam powiedzieć, że... A, mam maseczkę, proszę bardzo. Maseczka na... No nos. Albo na same usta, albo na sam nos. Maseczka a la stringi. O, a tutaj zobaczcie, można mówić. A tutaj pełna maseczka, hop. Proszę bardzo. Czy jakie pomysłowe? Mili, słuchajcie, chciałem was zaprosić do kanału wędkarskiego, który będę prowadził. Będzie to tak jakby reklama, promowanie dużej, jednej z największych w Polsce firm. Oczywiście będzie na innym kanale, bo firma życzy sobie typowo stricte wędkarskich rozmów, a nie takich ogólnych. Dzisiaj jest 18 kwietnia 2020 naszej ery, żeby nie było. Bardzo dobrze, że siedzicie w domu. Bardzo dobrze, że dzisiaj jeszcze jest zakaz. No mnie ten zakaz nie obowiązuje. Dlaczego? Dlatego, że nie obowiązuje, ponieważ mam podstawy prawne i oczywiście podstawy papierologiczne, które upoważniają mnie do tego, żebym przebywał nad wodą i żebym łowił ryby, czego właśnie akurat dokonuję. Cieszcie się, że w ten weekend jeszcze nie wolno wam korzystać z terenów zielonych. Dlaczego? Dlatego, że kolejna fala promieniowania, tym razem inaczej, z Czarnobyla, jak to woli. Natomiast wtedy była to Rosja, teraz jest Ukraina. Słuchajcie, nie wiem, przed chwilą był północno-zachodni. Teraz tak jakby się zmienił i był południowo-zachodni. Natomiast wczoraj chyba był wschodni. I ten cały syfilis promieniotwórczy leci do Polski. Oczywiście te wszystkie agencje i tak dalej, oni wam nic nie powiedzą, a wręcz przeciwnie, powiedzą, że jest wszystko dobrze. Zresztą ja gdzieś znajdę, bo zawsze mam przy sobie swoją książkę, bo zawsze jest w kamerze. Ja gdzieś tam przy Fukushimie pisałem właśnie, jak to się zachowują te wszystkie agencje, które mają nas chronić. Robią, co chcą w Polsce, jak również na całym świecie. Wiadomo kto. No. 27 marca, i tutaj jest przypis, czyli 2 tygodnie po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie, w trybie pilnym, w nawiasie przyspieszonym, Unia Europejska wprowadziła w życie nowe rozporządzenie dotyczące dopuszczalnej ilości radioaktywności w żywności. Przypis? A, numer tego dobra rozporządzenia. Podwyższając normę aż 25-krotnie. 600 bekereli na kilogram żywności. I tu jest przypis. W Polsce niedawno została podniesiona na 600 bekereli, kiedy weszliśmy do podobno zbawiennej Unii. Czyli z 600 bekereli na kilogram żywności do 12,5 tysiąca bekereli na każdy kilogram pożywienia. Rozporządzenie to umożliwi kontynuację importu wielu towarów, które powinny zostać zutylizowane, a dzięki urzędnikom z Unii i dzięki urzędnikom naszym, którzy się nie sprzeciwili, mieszkańcy będą spożywać napromieniowaną żywność. Dotyczy to także innych artykułów, nie tylko żywności. O, proszę. I to dalej. Czy ktokolwiek w jakimkolwiek medium został o tym powiadomiony? Nie! Nasi bosowie zajmują się kampanią wyborczą, a nie ukazywaniem prawdy! Kiedy było to pisane? Przed 2015 rokiem. Historia się powtarza. Informacja pewna. Ze wschodnim wiatrem chmura wczoraj była już nad Polską. Natomiast, nie wiem, wiatr się
czy się zmienił, czy się nie zmienił. Tutaj, w Warszawie, ten wiatr jest inny. Nie wiem. Nie wiem, czy ten dym idzie do stratosfery. Nie mam pojęcia. Kiedyś jak się tym zajmowałem, to znaczy zajmowałem, interesowałem, to wiedziałem, pamiętałem. Dzisiaj nie pamiętam. Wiem, że to promieniowanie wysoko, wysoko, wysoko ponad chmurami się również rozprzestrzenia i krąży dookoła Ziemi. Pamiętam, jak wtedy wybuchła ta elektrownia w Czarnobylu. Jakoś też jakoś wiosna była. Ja nie wiem, który to był rocznik. Zaraz wam powiem. 80 któryś. Bo tak, jak miałem 13 lat w 80, a byłem w ogólniaku, to tam 80 któryś musiał być. I też jakoś taka niewczesne lata, jakaś wiosna chyba była, albo kwiecień, albo maj, nie pamiętam, dlatego że takiego wujka miałem, no, wybitnego naukowca, czy miałem, żyję jeszcze. Słuchajcie, tutaj pracował w Instytucie Badań Jądrowych jako programista w latach 70. i 80. jako programista wtedy, ale pojechał do Kanady i tam, słuchajcie, poznali się na jego kunszcie. Tu jeździł maluchem, a tam do tej pory pracuje w NASA. Już jest na emeryturze, ale mimo wszystko jest takim wysokiej klasy fachowcem, że dalej powiedzieli: Wojtek, masz pracować, bo no, takich ludzi to jest, są pojedynczy ludzie. On mi dawał korki z matmy, bo ja matmy to po prostu nie cierpiałem. Jakieś kierownice, całki, różniczki. Po co mi to w ogóle potrzebne do szczęścia? Uczyli nas o kierownicach w matematyce, a nie uczyli nas o łupaszce, nie uczyli nas o burym, nie uczyli nas o wielu, wielu innych rzeczach, o Katyniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O podstawach nas nie uczyli. No i pamiętam, wtedy Wojtek przyszedł, bo on z fizy też mi dawał tą korepetycję, ale on nawet, słuchajcie, był czytany w ogóle i w humanizmie w ogóle był facet, Leonardo da Vinci. I mówi tak: słuchaj, bo ja mówię, ja idę na ryby. I wiem, że poszedłem wtedy, na klenie poszedłem. On mówi: słuchaj, no nie powinieneś wychodzić, ale jeżeli już wychodzisz, to staraj się, mówi, jak najwyżej nie kłaść się na ziemi i tak dalej. No a ja tamtego słucham. No kwiecień tam człowiek się raczej nie kładł na ziemi, ale pewnie usiadł. Tego tak samo jak i dzisiaj. Też powinniście zostać w domu, nie otwierać okien i powinniście siedzieć w zamkniętym domu. I znowu jestem, widzicie, no to taki trochę wariat jestem. Nie mucha? Chociaż ciebie powinienem, Gilusia masz, tak? Chociaż ciebie powinienem oszczędzić. Niedobry pan, niedobrze. Ale kocha! Kocha? Bardzo kocha, tak? Przyniósł wczoraj... Kto ci wczoraj przyniósł orzechy? A! Wczoraj przyszedł, odwiedził mnie prezes Tomasz, sir Tomasz, najsłynniejszego koła w Europie, w Polsce. Koła 39, do którego również ja należę. No i sir Tomasz zawsze przynosi muszce, takie kostki, słuchajcie, specjalne dla pieska, nie? No i pies żyje. O dziwo. No i tak gadamy z prezesem wczoraj, no i mówię: o, tablice stoją, bo ja wnosiłem o te tablice, słuchajcie, i żeby było chronione nasze zimowiska i tarliska. Stoją. A w przyszłym roku będzie już w... jak się nazywa, co się tam, co wypełnia. Nieważne, no. W tej książeczce, że nie będzie można w jakimś tam okresie łowić. A sir Tomasz mówi: widzisz, to PZW nie jest takie złe, jak ty mówisz. No i tu w tym momencie sir Tomasz mnie zaperzył, bo wyrwał z kontekstu jakby moją wypowiedź, moje zdanie. Ja nie powiedziałem, że całe PZW, że wszystko, co w PZW robię, jest złe. Jeśli coś poddałem krytyce, to nie znaczy, że mówię o wszystkim i o wszystkim. Niemniej jednak jakaś współpraca została między nami nawiązana. Coś się dzieje. Jestem zadowolony z tej współpracy. Tam jakiś konflikt jest. Mam nadzieję, że załatwimy to wszystko na drodze, że tak powiem, koleżeńskiej. Natomiast co do wyrwania z kontekstu, pojadę dalej. No tutaj, słuchajcie, zaraz wezmę, gdzieś to mam, tutaj kartkę i przeczytam wam wypowiedź na live'ie samego Sebastiana.
Ale to poczekajcie, przyniosę lekturę i wam to zacytuję, żeby znowu Sebastian, czy znowu, żeby Sebastian nie powiedział, że ja wyrywam coś z kontekstu. I już teraz od poniedziałku szable w dłoń, oręż, ruszamy, tylko nie robić kichy, nie szumieć, nie palić jakichś wielkich ognisk, w ogóle nie pokazywać się, żeby się nie wkurwili i powiedzieli zakaz, bo robicie szum, syf, skupiacie się. O, trzeba mieć takiego przyjaciela, no jak z kimś tego, to spokojnie, bez szumu. Szum jest, wiecie, gdzie wskazany. No. Cytuję samego Sebastiana z live. Takie rzeczy mi się na kanale Piotra nie podobają. Że jak ktoś łowi za pomocą kwoka, to już bandyta. I tak dalej. Jak tak w ogóle można? Wiadomo, że tak nie jest. Dalej Sebastian mówi, że kocham wodę i ryby. I o przypadkowym naszym spotkaniu na Wiślanej Łaszce, gdzie rozmawialiśmy. I cytuję dalej Sebastiana. No to mu się wypowiedziałem na filmie i się na początku przestraszyłem, że może Piotrek potnie tę moją wypowiedź i coś wyrwie z kontekstu i zrobi ze mnie durnia. Ale potem zrobiło mi się bardzo głupio, że go źle oceniłem, bo wstawił tę wypowiedź całą, a dosyć szczerze mu powiedziałem, co sądzę o jego działalności w pewnych względach i naprawdę wstawił to wszystko i za to naprawdę ogromny szacunek. Sebastian, skoro mówisz właśnie o wyrywaniu zdań z kontekstu, to dlaczego sam to robisz? Dlaczego wyciągasz z kontekstu jakieś moje słowo, czy moje zdanie i imputujesz mi, mówiąc, że ja powiedziałem, że ten, kto kwoczy, to jest bandyto? Jest to bzdura. To, że krytykuję kwoczenie, gdzie niejednokrotnie też kwoczyłem, to, że krytykuję trolling, gdzie dwukrotnie w życiu trollowałem i w tym samym filmie mówię na przykład bandyta, to nie oznacza, że każdy, kto kwoczy i każdy, kto troluje, jest bandytą. Powiedz mi, czy ten, kto kwoczy na tarliskach sumowych, to nie jest bandytą? Powiedz mi, czy ten, kto troluje na tarliskach sumowych, nie jest bandytą? No, oczywiście mówimy o bandycie rybnym. Powiedz mi, czy podoba ci się ta fotka, jest taka fotka w internecie, gdzie Kolo z 6 sumami, ma zdjęcie. Jaki czas można złowić 6 sumów? Jak długo trzeba je przetrzymywać na powrozach, czyli na sznurkach? Miałeś, Sebastian, kiedyś jakieś zwierzę, albo masz jakieś zwierzę, psa, kota, myszę, czy tam jakiegoś szczura? Jeśli miałeś, to wyobraź sobie, jakby ktoś złapał tego psa, powiesił go, podciął mu gardło i rytualnie spuszczałby z niego krew. Ten twój pies by harczał, wierzgał, błagał, piszczał. I jak byś nazwał takiego człowieka, który by to zrobił na twoich oczach? I ten pies umierałby kilkanaście minut w męczarni. A nie daj Bóg, jakby to była suka. I taki mord religijno-rytualny robiliby na tej suce. I jeszcze do tego rozcięliby jej brzuch i te biedne szczeniaczki, które by powiły się następnego dnia, wypadły. Jak byś nazwał takiego człowieka? Niedostosowany, niedobry, niegrzeczny. Tak samo należy nazywać tych, którzy kwoczą na tarliskach sumowych. Oczywiście oni nie wiedzą, że to są tarliska sumowe. Mają ekosądy po 10 tysięcy, na których da wszystko. Oni nie wiedzą, że to jest tarlisko sumowe. Nie no. Połowią już kilkanaście lat
i non-stop właśnie na tych echosondach i przecież widać to od razu. Poza tym widać po pierwszej rybie, jak jest poharatana, że to jest latarny. Zresztą widać gniazda na tych dobrych echosondach. Co do końskiej mordy. No, przecież wielokrotnie, jak na robisz swoje filmy, to tam słychać mordy, mordeczko, mordo. Czyli na tych filmach już nie widzisz, że to jest coś końska. No ale czy koń jest przepięknym zwierzęciem? Bo to tak jakby świadczyło, że końska morda to jest coś ohydnego, brzydkiego, złego, odrażającego. No dlaczego? Jakby była szczurza mordko, borsucza mordko, kocia mordko, psia mordko, czy mordo, to jest coś złego? O Jezu, ja rozumiem, że każdy może mieć swoje odczucia. Dobrze, taki film. Leżą sobie na łóżku facet i świnia. I facet jednego ziemniaczka dla świni, drugiego z talerza widelcem, tak. Drugiego ziemniaczka dla prosiaczka. No i co w tym złego? To co to ludzie jak mają, nie śpią z psami? No może z jednej miski, nie każdy je, no ja nie jem z jednej miski, ale są ludzie, którzy ten pies ich liże, całuje, a świnia to jest, czy koń, to jest coś innego w naszej kulturze. W kulturach na przykład tych skośnookich, no to wiadomo, że zjada się psy, ona się zjada świnie. I my patrzymy na to, jejeje, jakie to jest dziwne. A oni patrzą na to, że to jest dziwne. Tak samo ta świnia, jak i pies, może być przyjacielem człowieka. Są takie farmy, słuchajcie, gdzie owce, chyba krowy. Krowy są wyłącznie na mleko hodowane. I tam tych krów się nie bije, nie tego. One są zaprzyjaźnione z ludźmi, po to, jeżeli są chowane w dobrej atmosferze, to tam nie ma problemów psychiatrologicznych taka krowa. I dobre mleko da. I te krowy normalnie są zaprzyjaźnione, one się tulą do tych ludzi. Ci ludzie głaszczą te krowy, mają imiona, nie tylko krasula, ale każda krowa ma imię. Tak samo jak świnia, tak samo jak szczur, tak samo każde inne zwierzę. Nie mucha? No ale to... Ja nie wiem, czy to jest takie trudne do zrozumienia. Zatem końska morda to nie jest nic złego. No, ja nie wiem, co, nie podoba się tobie Sebastian, na przykład kasztanka tego masona, co wjechał na kasztance, no przepiękny koń. Ale beret miał tak zryty, słuchajcie, ten mason, że po tych masońskich mszach czarnych to normalnie wyjął, już taki był, wiecie, że wyjął i zastrzelił swojego strażnika, słuchajcie, w nocy przyszedł, wiecie, miał bziu, kotek, mason. To co, nie podoba ci się kasztanka? Piękny koń. Ja nie pamiętam, bo to jako małolat czytałem kryminały, tam chyba kolejne. Christie, Conan Doyle, ale taki... Co to był za kryminał, gdzie facetowi zamordowali żonę czy rodzinę? I on do końca życia szukał tego mordercy i w końcu, nie wiem, zbudował stację benzynową i na tej stacji benzynowej przyjechał i on nie był pewny, że to jest ten morderca. W każdym razie do końca nie wiadomo było i nie zostało wyjaśnione, kto jest mordercą. I niech tak zostanie z końską mordą, że do końca nie będzie wiadomo, kto jest końską mordą, bo wtedy właśnie takie rzeczy się pamięta. A jak na pewno bym o tej powieści nigdy już nie przypomniał sobie, gdyby zostało wyjaśnione, kto był mordercą. Przez co, Sebastian? Ja już sam nie wiem, czy to był sen, czy to była jawa, czy to był real. Jak byliśmy w jednej organizacji podziemnej, niepodległościowej, i ty miałeś 10 pseudonimów, byłeś pułkownikiem, a ja miałem chyba 3 pseudonimy, jeden z nich był Łupaszka. Koło. Łupaszko, Łupaszka to był drugi pseudonim. A ty miałeś 10, ale... Nie pamiętam właśnie, czy ty nie nazywałeś się po nazwisku Rzepecki? Ty byłeś pułkownikiem, ja majorem. I pamiętam, jak gdzieś leżę ranny i kontaktuje się ze mną twój adiutant. No ja taki w pół malignie, nieprzytomny, tego mówię, jakaś ważna rzecz.
No i skontaktowaliśmy się raz. Potem skończyła się wojna. Ja nadal zostałem leśnym. A ty nie jesteś leśny. Ja mam takie wrażenie, że właśnie dzięki naszym dążeniom niepodległościowym ty masz dzisiaj właśnie taką posadę, jaką masz. No i wierzę, Sebastian, że po skończeniu wojny nie bywałeś i nie bywasz na pacyfikacjach. Ponieważ ludzie są grzeszni i potrafią się nawrócić, naprostować, postanowiłem, że ci w tym pomogę. Ale musisz tak jakby dostosować się do moich zaleceń i jak również poleceń i wskazówek. Nie wiem, czy czytasz w ogóle. Jeżeli czytasz, znaczy pierwszą taką, że tak powiem, wskazówką będzie to, że jeżeli czytasz książki, to musisz przede wszystkim raz, przestać czytać pewnych autorów i pewne książki, a dwa, wyrzucić z domu wszystkie książki pewnych autorów. Ja ci dam listę, kilku ci wymienię teraz, bo przecież nie będę wymieniał przez godzinę wszystkich autorów, ale na pewno nie czytaj takich autorów jak Wasilewska, jak Bauman, jak Michnik, Modzelewski, Kołakowski, Kosiński czy Tokarczuk. Broń cię, Pani Boże. Nie posiłkuj się również poetami. Poetami typu Szymborska. O Jezus, co ta kobieta zrobiła. Słuchajcie, Szymborska w ogóle to hołubiła z Lenina i Stalina. Jakie piękne wiersze ku ich czci pisała. Podpisała się w 1953 roku, to jeszcze w lutym, to był luty, czyli Stalin jeszcze żył. Gdzie już tam chyba 5 czy 6 osób było skazane na śmierć. Nie, 5 osób było skazane, tam chyba 3 duchownych i 2 świeckich, czy odwrotnie. I 3 z nich chyba duchownych było skazane na śmierć. Mimo że zostali skazani na śmierć, to ona wśród kilkudziesięciu innych literatów polskich, taki był Związek Literatów Polskich, ona się podpisała pod listem do, pamiętam, do Stalina, czy do Bieruta, czy do władz naszych, że jeszcze bardziej będą tępić takie zachowania. Mimo że ci ludzie już by zostali skazani na śmierć, rozumiecie, to nie czytaj. Miłosza. To, co Miłosz, chyba nikt na świecie nie pisał takich obelg i takich kalumni jak Miłosz. No oczywiście Brzechwa jeszcze, ale muszę wrócić do Miłosza, bo może coś znajdziecie, bo szukam paru lat pewnej rzeczy a propos jego rodziny. On się nazywał Oskar Miłosz. Oskar Miłosz był kumplem Einsteina. I Oskar Miłosz jednocześnie, tak jak Einstein wymyślił teorię względności w fizyce, to Oskar Miłosz na papierze. I na pogrzebie Oskara Miłosza był Albert Einstein. I Albert Einstein powiedział do jego, nie wiem, czy żony, czy to była jego kobieta, nie wiem. Słuchałem takiej audycji w radio, potem przekopałem radia, jedynkę przekopałem. Przekopałem w sensie, że do archiwów napisałem, szukali, nie mogli znaleźć tej audycji. No nie pamiętam, w którym radio to słuchałem. I nad grobem Miłosza Einstein powiedział kilka zdań do jego właśnie tej kobiety czy żony. To jest mi potrzebne do mojej kolejnej książki, do 4. książki. Oczywiście 3. zaprzestałem, bo dlaczego? Dlatego, że nie ten język. Przeczytałem przedwojenną książkę pewnego autora troszkę o wędkarstwie, generalnie o ekosystemie, ale to wędkarz, to tu, to tam, to nawet na Wiśle łowił. W Warszawie opisuje w ogóle całą Polskę, przedwojenną jeszcze. Jak przeczytałem tę książkę, to po prostu powiedziałem, że nie, takim językiem ja nie będę pisał swojej książki. Muszę się jeszcze wiele nauczyć, każde zdanie przecedzić i niestety
Poza tym stwierdziłem, że nikt w Polsce nie potrafił pisać o wędkarstwie obecnym w porównaniu z tym językiem, który przedstawił pan Gacki. To jest po prostu nieprawdopodobne. Nie czytam jego innych książek, bo widzę, że to są książki o polowaniu, czyli on pewnie zabijał też zwierzątka. Nie wiem, tak mi się wydaje. Niech też zaś mnie jego postać, żeby po prostu nie zniesmaczyła mnie, bo takiego pióra jeszcze nie widziałem. Uważam, że nikt w Polsce nie potrafi pisać o wędkarstwie. Nie potrafi. Do momentu, kiedy nie przeczytałem Gackiego. Dobra, słuchajcie. No jeżeli by ktoś, nie wiem, szukałem w internecie właśnie tej wypowiedzi Einsteina nad grobem Miłosza. Tylko mówię Oskar Miłosz, nie Czesław Miłosz. Oskar Miłosz. Nad grobem Oskara Miłosza. To bardzo byłbym wdzięczny i kratę piwa postawię, gdyby mi ktoś znalazł tą przemowę, znaczy tą przemowę szeptaną. Chyba, tak mi się wydaje, o ile pamiętam, bo to są rzeczy, które nie słyszałem nigdy tak mądrych słów. Nie słyszałem. I bardzo chciałbym to po prostu posiąść, bo arcydzieło w kilku zdaniach. Podobnie pisał Brzechwa. W ogóle Brzechwa to nie jest jego nazwisko, to jest Lesman. Oczywiście, no, Schlangbaum, tak? Zuckerman. To jest oczywiście rodzina Leśmiana, tego, co tam poezję jego nam wtłaczali. Oczywiście Żyd. No. Jak oni, ja nie wiem dlaczego Lesman tak bardzo nienawidził Polaków. I teraz tak, Płasza Krajka, jakaś kłamczucha, coś tego, słuchajcie, te bajki nam czytali, a się okazuje, że on takie rzeczy, on mówił o naszych niepodległościowcach z Armii Krajowej, o nich, że to są pedofile. Jan Brzechwa. Słuchajcie, znajdę jego jakiś wiersz. Jest taki jego jeden wiersz. Ja go znajdę zaraz w internecie, to wam zacytuję, to zobaczycie. Co potrafił napisać pan Lesman? No nie brat, ale rodzina chyba tamten miał Bolesław Leśmian. To tak samo jak, słuchajcie, zobaczcie z tym ubekiem, który on chyba w ogóle żadnego wyroku nie dostał, jak dostał taki śmieszny. To zobaczcie, Lesman, Leśmian. Humer, umer. Jeszcze takie zmiany, słuchajcie, nie wiem w ogóle dlaczego oni zmieniali nazwiska. Dlaczego oni wstydzili się nazwisk żydowskich. I tak tyle dziesiąt tysięcy Żydów zmieniło na nazwiska polskie. Nie wiem, jak ja bym był Żydem. A może tak jak pan Andrzej Duda mówi, że wszyscy mamy krew żydowską w sobie. No to jeżeli jestem Żydem i miałbym na nazwisko Lesman, no to w życiu bym go nie zmienił. O, co? Słuchajcie. Byli sobie dwaj faceci zbudowani jak atleci. Pili wódkę wyborową, szabrowali to i owo. Nie chcąc innym robić szkody, skradli auto wojewody. Zrabowali 100 tysięcy, żałowali, że nie więcej. W życiu radząc sobie świetnie, zniewolili dwie nieletnie. Gdy przyjechał sędzia z Warki, pokrajali go w talarki. W mieście, bojąc się odwetu, na noc szli do NSZ-u. I szerzyli terror w lesie, jak to pisze się w ekspresie. Raz pragnęli w mgle poranku rozpruć kasę w pewnym banku, ale szedł milicjant pieszy i wygarnął w nich z pepeszy. Pochowano ich dyskretnie, a za trumną szły nieletnie. Mówiłem wam, że on normalnie, Brzechwa, mówił na naszych niepodległościowców pedofile. Tutaj też ten akcent się odzywa. Znaczy, on typowo mówił pedofil, ale to akcent, jeszcze raz powtórzę, ten akcent się tutaj odzywa. No teraz zobaczcie. Czego nas w szkołach uczyli? Jan Brzechwa, jaki w ogóle autorytet tego. Zobaczcie, co on wyprawiał powoli. Dlatego nie będę rozszerzał dalej. To nie chodzi o to, Sebastian, żebyś
spalił te książki, tak jak w 1933 roku palili to, takie książki pewnych autorów w Niemczech. Tu chodzi o to, żeby te książki po prostu oddać na makulatury, żeby one zostały przerobione na papier, bo szkoda papieru. Treść oczywiście musi zostać, powinna, treści tych wszystkich autorów, które ci podam, o ile przystąpisz w ogóle do wyprostowania się, to ja ci podam tak ze 100 nazwisk i wtedy, jeżeli coś masz, to klik, 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 na makulaturę do przerobienia, żeby tego nikt nie czytał. O, przepraszam, ale... Także jak Sebastian, nie będziesz pewnych rzeczy słuchał, nie będziesz pewnych rzeczy czytał, to rokujesz, to rokujesz. Nie będziesz potem wypowiadał się, tak jak gadaliśmy, pamiętam, na łaszce, że to nie, jak ty powiedziałeś, teraz nie wyrywam z kontekstu, że to nie metoda zabija, czy tam niszczy, chyba tylko człowiek. No, weź się w ogóle zastanów, co ty mówiłeś. Ja już nie chciałem, wiesz, rozwijać tematu, ale metoda to jest rzecz martwa. Więc sama metoda, jak może zabić? No, tak jak siekiera, Oskar czy Czekan. No przecież sam Czekan nie wbił się w Meksyku, rozumiesz, przeciwnikowi Stalina, tylko po prostu człowiek wziął ten Czekan i wbił go po prostu w łeb. No. Także nie mów takich rzeczy, że... No rzeczy oczywiste. Ja tak, Sebastian, posłuchałem, co ty tam mówisz. No dobrze, no mówisz o jakimś Okularewiczu. No nie, no dobra, no, no są ludzie, którzy potrzebują takich rzeczy. Czy pasuje mi na przykład okulary Okularewicza do końskiej mordy, tak? Czy nie ten? No ja rozumiem, dobra. Ale... Oglądałem kilka dni temu program w telewizji. Nie wiem, czy to była Szwecja, czy... Obudziłem się o 3:00 i mówię, a włącz. I to program na polskim kanale z polskimi aktorami, autorami. Słuchajcie. No i dobra, to jakieś tak była, czy teraz wiosna, jakoś coś się łowiło. Nagle łowi jednego szczupaka, drugiego, trzeciego. Małe też szczupaki. Ale w pewnym momencie mówi tak. No one się tutaj docierają i biorą. Jak to? Zaraz. Czyli on wie, że łowi te ryby na tarlisku. I ja się pytam, gdzie jest człowiek, który koryguje taki program, taki film i puszcza to w eter. Przecież to jest w ogóle... Jak to łowi ryby na tarlisku i jeszcze mówi, wie o tym, świadomie to robi? O takich rzeczach trzeba mówić, Sebastian. Trzeba mówić, Sebastian, o kłusownikach, trzeba mówić o mięsiarzach. Sebastian, nie chodzi o to, żebyś ty został czytelnikiem świętego Augustyna, któremu pokłony, jeśli chodzi o prozę, to powinien nawet Szekspir bić. Natomiast chodzi o to, żebyś, no tak jak wcześniej powiedziałem, nie słuchał i nie czytał pewnych utworów. Sebastian, zacytuję ci klasyka polskiego tańca z Smoleńsku, najsłynniejszego polskiego tancerza i najsłynniejszego polskiego smakosza wody rozmownej. Sebastian, nie idź tą drogą! No pewnie, że można iść tą drogą. Złapałem Zeda. Ja! Git! Złapałem Bolo! Na pletkę! Na DS-a! Biegającą szczytówkę. A są panowie, którzy mają tytuł profesora. Ja nie wiem, czy on jest zwyczajny, czy niezwyczajny, ale cię znajdę. Być może miłość. Zaraz wam coś przytoczę. Po prostu. Być może piękna miłość brata i siostry jest czymś wyższym niż najwznioślejszy romans niespokrewnionych ze sobą ludzi.
Tutaj, żeby nie było jednego słowa, romans, to można byłoby się z tego jakoś tam wykaraskać. Ale romans to romans. A brat i siostra to brat i siostra. No i chodzi o to, żeby właśnie między innymi nie słuchać tego typu ludzi. Ja jak to usłyszałem, to ja zadzwoniłem na Uniwersytet Jagielloński i poprosiłem o rozmowę z tym panem profesorem. Oczywiście pana profesora nie było na katedrze. No i była tam jego, nie wiem, czy tam to była kanclerz, czy tam sekretarka. No to wypowiedziałem się, co o tym sądzę, no i tyle. Zresztą nawet filmem z tej rozmowy. Ale tutaj nie chodzi w ogóle, żeby nie czytać na przykład książek właśnie tych Baumanów, Kołakowskich, czy tam Wasilewskiej, czy tam innych Kosińskich. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład niektórzy wydają książki mama pewnego znanego redaktora. Do dzisiaj żyje nawet jeszcze. Ma fajnego brata. Ach, niech pozdrowi brata. Wydawała książki. Na przykład te książki wydawane były, słuchajcie, 700 tysięcy egzemplarzy. Kto to czytał? Niedaleko pada jabłko od jabłoni i się okazuje na przykład, że ktoś wydaje książki na nasz koszt, na koszt podatnika. Te książki są w setkach tysięcy wydane. I one, słuchajcie, w ogóle nie trafiają, znaczy część tam trafia, że niby jest do księgarni. No pewnie tam do Biblioteki Narodowej parę egzemplarzy. I co? I reszta idzie na makulaturę. No bo kto by to przeczytał? No i tak na tym się właśnie zarabia. Wyrzucając w błoto nasze pieniądze. I nie chodzi o to, żeby nie czytać takich książek, bo takie książki ja czytam. Tylko ja czytam taką książkę, ja specjalnie jedną taką tutaj wziąłem, ale nie można tej książki przeczytać, nie mając pewnej wcześniejszej wiedzy. Na przykład będzie to książka, nie chcę wam zdradzić tajemnicy, ale inaczej, to nie można takiej książki, znaczy nie da się rady przeczytać takiej książki, nie. Bo przeczytając jedną kartkę, dwie strony takiej książki, to jest kop mniej więcej na miesiąc. Ja sobie daję takiego kopa i na miesiąc mi starczy. Bo ja wiem, o czym ja czytam. A czytając taką książkę pierwszy raz, no to ja nie wiedziałbym, jaka jest prawda i uwierzyłbym w to, co tam jest napisane. Wydana przez polskie wydawnictwo w 1949 roku tłoczono 1 000 000 egzemplarzy. Zobaczcie, to jest nieprawdopodobne. Nie wiem, jak widać. O. O. Tak, i tutaj zobaczcie. Zobaczcie, jakie pieniądze. O. Tak. O, proszę bardzo. No tutaj... O, słuchajcie, otworzyłem na jakiejś stronie. Był to prawdziwy entuzjazm pracy klasy robotniczej. Entuzjazm, który rozwinął się na podstawie współzawodnictwa socjalistycznego. I ta książka jest mniej więcej... Mówię, jak wam daje kopa, nie daje przynajmniej. No nie wiem, no coś... Kamienie, Zinowie, Rykow okazali się w rzeczywistości w tym okresie zakapturzonymi agentami Trockiego. A przypomnę wam, że i Trocki, i Zinowiew wzykał się z Leninem. Tego tutaj nie napisali. Ponieważ udzielali mu często pomocy przeciw Leninowi. Mówię wam, że ja nie mam lepszej komedii. Dzięki pomocy Zinowiewa, Kamieniewa, Rykowa i innych zakapturzonych sojuszników Trockiego zwołane zostało w styczniu 1910 roku wbrew Leninowi plenum Komitetu Centralnego i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy nieprawdopodobne po prostu. I takie rzeczy, Sebastian, możesz czytać.
Czy ja ci powiem tak, tutaj akurat nie potrzeba dużo. Tutaj jeśli chodzi o te sprawy, to wystarczy, że przeczytasz Gułag. To bardzo jest gruba książka i przeczytasz ze trzy książki Leszka Żebrowskiego, żeby wiedzieć o naszym podziemiu niepodległościowym. Cokolwiek. I wystarczy, żeby potem już taką książkę czytać i po prostu mieć. Ja nie wytrzymuję po prostu. Towarzysz Stalin w następujący sposób sformułował zadania organizacyjne partii na nowym etapie. Wzmocnić naszą pracę organizacyjną tak, by odpowiadała wymaganiom politycznej linii partii. Podnieść kierownictwo organizacyjne do poziomu kierownictwa politycznego. Dopiąć tego, by kierownictwo... I tak dalej. Dobra, mili, kończył będę powoli. Ale wiecie co? Jest po prostu tutaj coś, co ja nie będę mógł czytać, ale słuchajcie, no przeczytam. Starożytni Grecy, to jest w ogóle ostatnia strona tej książki. Starożytni Grecy mieli w systemie swojej mitologii pewnego słynnego bohatera, Anteusza. Uważano go za bohatera niezwyciężonego. Na czym polegała jego siła? Polegała ona na tym, że ilekroć nie tęgo mu się wiodło w walce z przeciwnikiem, dotykał ziemi swej matki, która go zrodziła i wykarmiła, i nabierał nowych sił. Miał on jednakże swoją słabą stronę. Było nią niebezpieczeństwo, by nie zostać w jakikolwiek sposób oderwanym od ziemi. Wrogowie pamiętali o tej jego słabości i czyhali na niego. I oto znalazł się wróg, który wyzyskał tę jego słabość i pokonał go. Był to Herkules. Ale w jaki sposób go pokonał? Oderwał go od ziemi, uniósł w powietrze. Pozbawił go możliwości dotknięcia ziemi i zadusił go w ten sposób w powietrzu. Sądzę, to autor tej książki, autorzy tak. Sądzę, że bolszewicy przypominają nam bohatera mitologii greckiej Anteusza. Kurwa, no nie mogę, naprawdę. Tak samo jak Anteusz, są oni silni tym, że utrzymują łączność ze swoją macierzą, z masami, które ich zrodziły, wykarmiły i wychowały. To akurat jest prawda, że te masy ich zrodziły, wychowały, wykarmiły i wychowały, a ci, którzy piszą, właśnie mordowały tą macierz. I dopóki utrzymują łączność ze swoją macierzą, z ludem, mają wszystkie szanse po temu, aby pozostać niezwyciężonymi. No i to jest właśnie to. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Krótki kurs. Krótki kurs, słuchajcie, kurs na 400 stron. Ponad 400 stron. To jaki jest niekrótki kurs? Oczywiście proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, czyli wszystkie kubki, wszystkie dupki do kubki, czy wszystkie kubki do dupki. Powiem wam, że gdybym tak powiedział w latach 50., to już bym albo został zabity, zamordowany, albo bym w gułagu wylądował. Wszystko zależy od człowieka. Nie będę czytał, bo to wcale nie jest śmieszne. Nie wiem, co to za wiersz. Mili. To znaczy tak. Z jednej strony, tak jakbym sam sobie zaprzeczał, tak? Mówię, że te książki trzeba przerobić na makulaturę. Tak, trzeba je przerobić na makulaturę. Niemniej jednak pojedyncze egzemplarze powinny zostać w Bibliotece Narodowej, ale nie po to, żeby ktoś czerpał z tego wiedzy, bo nie ma żadnej wiedzy, tu jest wszystko antywiedza, tylko po to, żeby była z tego jakaś dobra komedia. Nie ma czegoś lepszego. Nic nie daje mi takiego takiego zadowolenia i takiego jak takie właśnie teksty. Mistrzostwo świata, nie mucha. No i słuchaj, Sebastian, najważniejsza rzecz, jaka jest w tym wszystkim, to załóżmy, że dostosujesz się do moich zaleceń
staniesz się, że tak powiem, będziesz miał prostszy ten kręgosłup. Ale jest jedna rzecz, która no niestety nie przejdzie, jeżeli jej nie spełnisz. A opowiem Ci, jak to było. Miałem szkoła, klasa, pierwsza klasa szkoły podstawowej. 7 lat chyba się ma wtedy, tak? Miałem 7 lat. I na skróty miałem bardzo blisko do szkoły, znaczy bardzo blisko, dosyć blisko, ale na skróty było bliżej. No i nazywało się tam Lasek. Teraz oczywiście tego nie ma. No i przechodzę sobie przez Lasek i nagle w pewnym momencie otacza mnie zgraja. No, teraz powiedziałbym dzieci, bo myślę, że najstarsze to miało może, nie wiem, czy 12 lat, czy 10 lat najstarsze miało. Tam część była pewnie moimi rówieśnikami, część może trochę starszych. No i ja nie wiem, czy przewodnik stada, a chyba był to Pitek, nie jestem pewny, nie wiem, czy on jeszcze żyje. Jak mnie otoczyli, ja tak stanąłem, z tym tornistrem stoję, patrzę i od razu Pitek do mnie. Skąd jest? Żyrania. Spojrzeli. A masz w porządku u gitowców? Mam. To w porządku. To możesz tędy przechodzić. To były dzieci. I skoro Pitek, to chyba był Pitek, ja nie jestem pewien, bo to wiecie, no to 40 parę lat temu. Słuchajcie, oni, ja nie wiem, ale to były dzieci, ale oni siedzieli na takich sosnach wysokich, jak rozumiecie, jak wrony, jak sępy. Na tych okorowanych, okorowali te sosny, nie wszystkie, no część, i siedzieli, słuchajcie, na samych czubkach. Takie były normalnie wykopane, nie wiem, 2 na 3, 2 na 2, takie jamy w ziemi i tam też siedzieli, słuchajcie, jak szczury, jak krety. Ja w ogóle to, nie wiem, czy to nie był Pawełek wtedy. Pawełek był moim rówieśnikiem i oni wszyscy palili papierosy. Nie pamiętam, masz w porządku gitowców? Normalnie jarali, zaciągali się 7-letnie, 8-letnie dzieci, tak. Gitowca. No i przechodziłem sobie przez ten lasek. Wszystkich potem ich poznałem. A to 3/4, jak nie 90% już z nich nie żyje. Z jednym chodziłem do klasy, z drugim chodziłem do klasy. A jeden z nich, no nie zapomnę jak dzisiaj. Koszulka potąd. Słuchajcie, ale to ja nie wiem, czy on miał 12 czy 13 lat, no na pewno to było jeszcze podstawowej szkoły. Słuchajcie, tak się porżnął, taka limfa, takie białe strupy aż po prostu, bo tam, no po prostu, ja mówię, kurde, Jezu, ale aż tak, wiecie, no aż mi się żygać zachciało. A on mówi, ta krew tryskała, mówi, aż słuchaj, krew tryskała. Ja nie wiem, czy go do szpitala, słuchajcie, zabrali. No tętnicy by nie przeciął, bo tętnica to tam 2 minuty i 3 i po nim by było, ale musiał jakąś żyłę przeciąć, słuchajcie. Takie białe to wszystko aż było, takie na 2 łapach pocięty. I ja tak do niego mówię, o Jezu, ale jak tego? A on do mnie tak, to jest nic. Ściąga tą koszulkę. Zobacz. A tutaj takie rany, słuchajcie, wielkie takie rany, żywe mięso, takie, znaczy żywe w sensie, że już tak spalone mięso. Tutaj, zobacz. Ja mówię, a co to? Przypalanka. Ja mówię, a czym to tak? Żelazkiem. No po prostu takie to było. Wspominam te czasy jako coś najwspanialszego na świecie. Nigdy, myślę, że miliony dolarów w życiu by mnie tak nie zadowoliły, jak chciałbym się cofnąć tamtych czasów. Coś niesamowitego. Zaraz się popłaczę po prostu. Dumny był, rozumiecie, z tych ran. W ogóle nie miał
przecież to w bandażach powinno być. Ja nie wiem, myślę, że on w szpitalu był, bo to przecież nie zatamowałby tego. Bo był dumny z tego. Ale to nie była jedna przypalanka, bo to było kilka przypalanek. Tu cynkowy, niecynkowy, różne takie dziary, wiecie, no po prostu. Ale słuchajcie, tyle lat, żeby kogoś zaczepili, czy coś, żeby komuś spuścili manto, tak od... Nie było czegoś takiego. Nie było czegoś takiego, żeby ktoś, kto nie zasłużył, nie dostał manta, czy tak. A teraz to byle gnój po prostu, wiecie, weźmie i krzywdę człowiekowi zrobi. Szkoda, że nie trafi się taki gnój. A jeżeli ty nie będziesz miał porządku gitowców, no to ja nie mogę się z tobą pokazać. Bo taki Pitek, razem się gdzieś spotkamy i taki Pitek zapyta, czy Sebastian ma porządku gitowców. Ja powiem, no nie wiem. No to ja będę miał zaraz, słuchajcie, krzywość. Także to jest warunek konieczny. Musisz mieć, Sebastian, w porządku gitowców. I to wyznanie, które dałem Pitkowi w wieku 7 lat, ono cały czas obowiązuje i no, skoro ja mam w porządku gitowców, to każdy, z kim się kumpluje i każdy, kogo będę edukował i prostował, musi mieć w porządku gitowców. Także może w ogóle zacznijmy od tego warunku, żebyś, Sebastian, miał w porządku gitowców.